zaprosiło nasz studio Koliber, salon tatuażu Studziński Team. Pracownicy tego salonu uczestniczyli niedawno w festiwalu tatuażu w Koszalinie i przywieźli stamtąd 8 nagród. Zdobyliśmy za wykonane tatuaże. Znaczy, na festiwalu tatuażu polega to na tym, że jest tak zwany tatuaż dnia, czyli wygrywa się konkurs tatuażu, który się wykonuje w danym dniu. Akurat Jarek pierwsze miejsce zdobył w tej konkurencji, a reszta konkurencji to są tatuaże tak zwane zagojone. I to trzeba, takie tatuaże przygotowuje się dużo, dużo wcześniej, bo jak na przykład zdobyty tam, załóżmy, tatuaż duży czarno-biały, to około z klientem pół roku wcześniej się te tatuaże, przygotowuje się te projekty i wykonuje się to długo. Tatuaż generalnie musi być zagojony. Było około 6 konkurencji, tak? Dobrze mówię? 6 konkurencji. Udało się oczywiście po ciężkiej pracy zdobyć te 8 wyróżnień. Wydaje mi się, że to jest to, jak na lokalne warunki, jest to dobry wynik, dobry sukces. Niemniej jednak nie, dla nas nie jest najważniejsze, nie robiliśmy to dla tych dyplomów, że tak powiem, czy tam wygranej. Chodziło nam też głównie o satysfakcję, żeby dobrze wykonywać rzetelnie swoją pracę i żeby wszyscy byli zadowoleni. Najtrudniejsze to jest samo przygotowanie, bo generalnie technicznie jesteśmy zawsze dobrze przygotowani, przygotowujemy się już miesiąc wcześniej, ale trzeba po prostu stworzyć odpowiedni projekt, dobrać sobie odpowiedniego modela, dobrze przygotować sprzęt, na który my tatuujemy, czyli ustawić maszynki, żeby wszystko grało. No i razem z nim siedzieć do końca i na sam koniec, jeżeli wszystko dopniemy, to może się okazać, że zdobędziemy jakąś nagrodę albo jakieś wyróżnienie. To jest nagroda za zdobyte prace. Nie jest to zawsze taka forma. Każdy, kto organizuje sobie konwent, to sobie wybiera różne te formy i taką formą właśnie była łuska, czyli tematyka konwencji, tatuaż militarny. Coraz częściej kobiety się tatuują na konwencjach, no i dużo się pokazuje, bo jednak pokazać się na scenie dla kobiety to jest ważna rzecz. Co kobiety pokazują? Pół nagie wychodzą na scenę, a panowie tam od razu, nie? Także nie, generalnie impreza jest bardzo fajna i dla mężczyzn, i dla kobiet, i dla rodzin, bo dużo dzieci było również. Także nie, no fajna impreza, fajne przeżycie. Pierwszy raz był to mi pierwszy konwent. Pierwszy konwent i takie. A jaki wzór wykonał Dima? No, Dima wykonał, tylko w tej chwili nie ma już tej modelki, ale kolorowego kotka z taką, z takim welonkiem, jakby ten kotek chciał zjeść tego welonka. Kobiecy tatuaż, taki fajny, kolorowy, na udzie zrobiony, fajnie. Dimitri się specjalizuje w kolorach, my z Jarkiem mamy podobne trochę style, znaczy wolimy szarości i tam podkreślenia kreską.